Cześć, z tej strony Q, a to jest Bloodbath. Będziemy tutaj tyle bloda mieć. Ale Bornów nie wiem, czy będziemy odbierać jakieś porody. Mam nadzieję, że tak, mogłoby być ciekawie. Tutaj jest doktor. Doktor. Na pewno nie House, jeszcze nie wymyśliłem Monika. Ale dobra, pozwiedzajmy sobie Yharnam. Wiem, że miałem iść tam do tego ziomka, ale stwierdziłem, że jednak nie będę tutaj ryzykował, bo pewnie i tak zostanę w pierdziel totalny. Wiem, że jeśli są takie czerwone latarnie, to znaczy, że możemy pukać do jakichś drzwi. Tak, jestem z Daxosa już. Co? Jeszcze raz. Nie lubi mnie. No jest, przynajmniej nie musimy słuchać, jak jakiś frajer będzie zanudzał, którego nawet nie znamy wyglądu, bo... O, tutaj jest, są kolejne drzwi. Ale czekajcie, dobra, najpierw tamtych sprzątniemy. W sumie... ta broń... Wow, ta broń palna jednak ma swój klimat też. Wow. Fuck off, ziom. Dziękuję bardzo, pozamiatane. Dobra. Jednak ma swój klimat ta broń palna, bo bałem się, że będzie dupiata, że po prostu Dark Souls z bronią palną, what the hell. Ale jednak jest spoko. Dobra, sprawdźmy, co tutaj tym razem gość mówi. Czyli co, mam poczekać do jutra i dopiero będziecie mi wszyscy otwierać łaskawie, tak? Dobra, widzę, że się powtarzasz. Tutaj coś jeszcze jest. To jest ziomek leży i co, i myśli, że kurwa nikt nie zobaczy? Kule z żywego, nie martwego srebra. Aha. Au, pomyliły mi się guziki z... O, widzieliście? Leczę się, kiedy biję. Na szczęście tu jest... odłamek krwawego kamienia. Na szczęście tutaj jest mechanika taka, że nawet jak koleś umrze i jego zwłoki powoli opadają, to jeszcze kiedy uderzamy w zwłoki, gra myśli, że my robimy damage, mimo tego, że nie robimy, bo w końcu koleś nie żyje i wtedy nas też troszeczkę podlecza, więc... Wow! Jakżem zdążył w ostatnim momencie. No, także świetnie, że takie coś jest, bo przynajmniej mogę się troszkę bardziej podleczyć niż powinienem. Niby cheat, ale... A nie da się tego otworzyć, hello? Nie da się. Dobra, to są... tutaj coś płonie. A tam jest, kurwa, ile ludzi. Jakaś mysza chyba. Czarna msza. Oh fuck, chyba mnie zobaczyli. Co ty tam gadasz? Jeszcze muszę wyczaić tę walkę, bo wiecie, w końcu pierwszy raz to gram. Ale ma fajną szabelkę, daj mi. Muszę wyczaić tę gierkę, bo... Wiecie, te wszystkie uniki, timingi, ataki, ich ataki muszę, bo kompletnie się nie orientuję, kiedy oni mogą mi zagrozić machnięciem, a kiedy nie. Zobaczymy, czy mogę zrobić backstaba. Backstab. Aj, nie wyszło. Fajne jest to, że mogę bić przy ścianie i on wtedy nie zahacza mieczem o ścianę. To znaczy fajne. Wygodne, ale niestety ułatwienie. Da się dopytać? Dobra, ja bym tutaj chciał popatrzeć, czy tutaj coś jeszcze jest takiego niebezpiecznego. Tam może na drugą stronę mógłbym przejść. Poza tym coś się tutaj niepokojąco głośno dobija. I tutaj czegoś nie podniosłem, co to? Fiolka z krwią, tak? Ciekawe, czy te fiolki mi się tutaj ładują. Nie dolatuje! Jaka bieda. Jak kozak. A?
Da, powolutku tutaj ich rozwalam, ładnie. Widzicie panowie? Tutaj przyszło? Siłka. Wow, dostałem heada! Jaki kozak. Więc paniaczek. Dajcie zaraz sprzątnę tutaj od tej strony, Hamilton. Chociaż nie trafię tak, cholera. A nic. A ty wchodzisz tu, czy nie wchodzisz? Tak, to zamiatane. Ale panie, żebym zaszarżował na typa. Ten kuźwa frajer cały czas mi tutaj wadzi tym strzelaniem swoim. Wow. Będą płonąć jak w CS-ie. Wow, tam też jakiś kozak stoi i strzela, tak? Masz. Koktajl zawsze jest śmieszny niż nabój. Wow, jeszcze żyje. Coś jeszcze? Patrzcie, jakaś bestyjka. Dobra, nie żyje bestyjka. Tu jakieś drzwi są. Da się otworzyć? Hello? A, chyba nie. Au! Jezu, myślałem, że mnie uderzy. W sumie to przydałoby się chilnąć troszkę, o. No i ciśniemy, tutaj coś wypadło. Piłka z krwią. Co to? Mogę płonąć? Kurwa, mogę płonąć. Jaka realistyczna gra! Ognie parzy! Opłacało się playa czwórkę kupować. Zaraz, sprawdźmy. Tutaj coś świeci. Co to świeci? Co się odbija coś? Co tu się odbija? Aha, pewnie ten księżyc czy słońce to jest. Chuj wie, co to jest. A ty kim jesteś? Nie wiadomo. Dobra. Idziemy, bo tu jeszcze były schodki na drugą stronę, żeby wyjść. O, tu były jeszcze chyba. O, tu coś leży. Kule, to się przyda, zawsze na propsie. Tu. Jakieś okno, ale zgaszone światło, chyba ktoś udaje, że śpi. Co to? Rosa chłodnej krwi, Jezu, tu jest tyle itemów, o których ja nie mam pojęcia, do czego są. Świetnie, uwielbiam takie rzeczy odkrywać w grach typu Dark Souls. Więc Bloodborne podejrzewam, że będzie równie zajebisty. Chociaż lekko mi to radzi, że to nie są czasy średniowieczne, ale spoko. Czasem taka odskocznia może być. Jak zrobią kolejną odskocznię od Dark Soulsa, to pewnie będzie kolejna w naszych czasach. Ale to by było coś, nie? Pozytywnie jakaś apokalipsa czy coś, takie czy demony, zombiaki nie umarli, chuj wie co w ogóle. I chodzimy tam, wiecie, jakiś... Chociaż z drugiej strony tak z jakimś karabinem, a bazuką w takiej grze, no... Zależy jakby to rozwiązać. Wszyscy mi to mówią, że nie jestem stąd. To oni są biedni. Zaraz skończę śmiać. Bo cię zaraz uciszę, babcia. Wszyscy mnie wyśmiali, co to kurwa, imprezę tam jakoś macie? Dobra, już gadałeś. I znowu mnie wyśmiali. Fuck off. Kurwa, spróbuj kiedyś tylko otworzyć te drzwi, ja tu będę czekał. Dobra, czy tutaj coś jest? Ładne budyneczki, ładne. Dobra, teraz już wiem, kto pukał. Proszę pana, tam nikt panu nie otworzy, bo chyba tam troszeczkę zrobiłem porządek ostatnio. Ja mu zrobię backstaba i tyle. Ups, nie zrobię. Żartowałem. Ej, on wygląda jak to takie... Fuck, nie chciałem tego. I super cios. Wow. Kurwa, cegłą tak wymiatasz? Ugięło cię, stary. Ugięło cię, ej, uspokój się. Aj, myślałem, że on zginął po tym ciosie. A, to teraz. Dobra, uff. Udało się, masz coś?
Fiolka z krwią, tylko serio. Już myślałem, że to jakieś tak fajnie kozacko. Pochodnia, pochodnia mołotowa. No dobra, to się zawsze przydaje. Oczywiście drzwi mi nikt nie chciał otworzyć, niestety. To jakieś pełno jakichś wózków śmiesznych. Fontanna. Da, ja przyszedłem stamtąd. Czy tutaj coś jest? Wow! Kurwa, to coś żyje. Wiedziałem, że zaraz wyskoczy. Tam jeszcze jest. Ale zajebiście tu krwią. Ja cię. Już wiem, czemu coś to ma blot w nazwie. Wyjebane. Dobra, tutaj coś jest, tak? Siami z tym sypem. Urna z olejem. Super. Cokolwiek to znaczy. Ja tu mogę skoczyć? Na szczęście nie. Jakie fajne dźwięki, kurczę, jak z Rezydenta jakiegoś. Oczywiście z Rezydenta jakiegoś chodzi mi o te dawne, dobre czasy. Nie to co teraz, że kurwa jakiś wyżelowany frajer chodzi z pistoletem i robi Neo z Matrixa. O, tam coś jest. Weźmiemy, poza tym słyszę jakieś kroki za mną, chyba to jest podejrzane. Tak, czy nie tak? Dobrze słyszę? Nie. Aha, bo to tam gdzieś ktoś chodzi, tak? Chyba. Tak mi się wydaje. Da się w ogóle to rozwalić? Nie da się. Nie, szkoda. Szkoda. Mogliby z tego tak wychodzić, jak zajebić, tak wybuchać. Czy coś takiego w tym stylu? Znaczy może troszkę mniej jazyczka, ale wiecie co chodzi. Ło, piesio. Gutek. No, też umiem uniki, ja też umiem uniki. A, ja umiem dwa uniki, ty tylko jeden. Kolejny. Wow, tylko że tutaj ma swoich panów i jeszcze tam jest kolejny piesio. To ja rzucę koktajl i wszyscy zginą. No prawie mi wyszło. Ale patrzcie, mogę dwóch naraz, zajebiście. Wow. Dobrze, że on apteczkę używa tak szybko. Że tylko pik pik. Jakaś kurde insulina, bo chyba jest cukrzykiem albo coś w tym stylu. I jechałem dalej. Dobra, to co? Pozamiatani. W sumie dobrze mi nawet idzie. O, tutaj coś wypadło oprócz fiolki. Jak to się sprawdza? Da się to jakieś sprawdzić? Tutaj coś tam, nie wiem, tutaj nic. A jakieś, nie wiem, broni nawet nie mamy. Spluwę. Zamiast spluwę mamy pochodnie? What the hell? Sprawdźmy. Chociaż nie, w sumie mam dwa miejsca przecież, nie? Sprawdźmy. Mam pistolet i gana, tak? Spróbujemy. Spróbujemy. Czy da się tu kogoś podpalić? Bo ja... A tu coś się dało iść? Nie, chyba nie. Bo ja bardzo chętnie bym kogoś... Oho, mamy budzik, czyli musimy zrobić krótkie cięcie pozytywni. Okej, ciśnienie na górę po tych schodkach. Zobaczymy. Coś słyszę. To coś bardzo niepokojącego słyszę. O kuźwa, tu są te takie bestyjki śmieszne. To jednak biorę gnata. Zdycha. Łoń, au. Ej, czekaj, stój, bez takich mitu. I teraz go odwrócam. Czemu ja uciekam w jego stronę, to ja nie mam pojęcia. Znaczy fajnie, że go stageruję. Ale tylko, że zabiję, że biję go po tapu. Ajajaj, ginę. Da się tu uciec, jakimś bok, jakiś, już. O, jeszcze żyje, patrzcie. Aj, jeszcze biłem unik. God fucking damn. No. Dwie bestyjki. Słaba ta laska przeciwko nim, ale ogień strasznie dużo zadał z tego koktajlu motowa, więc podejrzewam, że gdybym może użył pochodni, to może by to miało sens. Tyle, że to tak chaotycznie i szybko atakuje, że kuźwa nie jestem w stanie przewidzieć, gdzie uciec. I tutaj jestem znowu. Serio. Dobra, pozytywnie próbujemy jeszcze raz, zobaczymy co nam teraz z tego wyjdzie. Testowałem pochodnię przed chwilą i raczej jest słabiutka, więc nie polecam nikomu, kto by chciał poużywać.
Gdyby kurczę tylko jeden się rzucił do mnie, to byłoby zajebiście, ale oni we dwójkę chodzą. I to jest właśnie ten minus. Nie jestem, spróbujemy jakoś tam coś zrobić. Okej, okay, jeden się rzuca i mam nadzieję, że się... Wow, ten jeszcze sekund szedł. Zablokowałem się. Serio. Kurwa. Nie, no fucking way. Tak to jest, jak się pierwszy raz gra w jakąś serię z jakąś grę z serii Dark Soulsa. Ginie się normalnie na potęgę. Boże. Najgorsze jest to, że aż taki kawał drogi się respie gdzieś tam daleko. Teraz zrobiłem duży błąd, że mistrza cegieł nie pokonałem. I on teraz przyszedł i chciał mi postawić mur. I postawił w mieszkaniu tyle, że mu nie zapłaciłem, dlatego przybiegł troszkę tutaj mnie ustawić do pionu. No i ustawił mnie chyba jak po prostu najprostszego klocka w tetrisie. Należąco. Okej. Okay. Próba numer 3. Macie jakiś pomysł? Kurczę, teraz pana brukarza już rozwaliłem, więc zobaczymy, jak to teraz pójdzie tutaj ten. Najgorsze jest to, że ja kojarzę te miejsca z różnych trailerów i tak dalej, ten most tutaj, czy co to jest, że tutaj po prostu był jakiś boss, więc nawet jak rozwalę tych dwóch psiaków, to boss i tak przyjdzie i zaraz mnie strząsnie. Mogę iść tutaj tak, żeby mnie nie zauważyli? Chyba tak. Czyżby? Cały skąpany w krwi, zajebiście. Rzadko to wygląda. Sprawdźmy, czy ja mogę tutaj skoczyć sobie tutaj w lewą stronę. Tutaj, tu, bo na pewno do przodu nie chcę iść. Piesiek, obróć się i ja teraz idę tutaj. Dobra, nie zauważył mnie. Tu są jakieś schody, sprawdźmy. Może to będzie jakiś skrót do naszego pseudo ogniska. Byłoby zajebiście. Tylko, żeby mi nagle nie przyszły na plecy tutaj te dwa bestiory, bo normalnie bym nie wytrzymał. A, to jest tutaj, gdzie płonął ten. Okej, okay, rozumiem, gdzie jestem, mniej więcej. Obłąd jakieś, kurcze, nie wiadomo po co to jeszcze jest. Na razie się nie interesowałem. To jest jakiś spad kolejny w dół, a tam drabina, tak? Nie jestem pewien, czy ja chcę tu wejść, no, ale sprawdźmy. Jest jakiś ten. Zobaczmy na górę najpierw tutaj na drabinkę. Aha, i co, jest spod, tak? Dobra, czyli w każdej chwili mogę wrócić. Okej, okay, rozumiem, ale sprawdźmy, co jest niżej. Widzę, że tutaj się już robi kolorowo. No. Nawet jak mogę teraz wrócić tam, to nie mogę znowu... Nie mogę wrócić tutaj, jak spadnę. No dobra, raz się żyje. Wolę to niż psy. Znaczy niż te besy takie śmieszne. Dobra, ale kurczę, gdzie ja jestem? Cholera, to jest dopiero... A nie, tu jest drabina. A, to spoko. Wow, co to? Widzieliście to? Jakiś taki dziwny efekt się pojawił. To jakieś pieski, to jakiś gościu. Teraz pytanie, skakać tu czy tu? Skoczymy może tu do gościa. Dobra, pozamiatany. Nie powiem, nie był jakiś super trudny, ale... Ale to wiem, może jak jednie, to inny raz. To nie ma nic ukrytego? Chyba nie. Da, tam mam tę drabinkę, więc nie trzeba się martwić tym, że... nie ma przejścia z powrotem. Okej, okay, bo często się tym martwię, że zawsze jak widzę w takich grach pełno wyjść kolejnych, więc to się boję, że nie będę miał jak wrócić. Jęk. Strasznie mały damage z tym lekkim atakiem niestety.
Jestem strasznie ciekaw, czy można tutaj coś znaleźć w tych przedmiotach do zniszczenia. Drabinka w dół, dobra, zaraz się tym zajmiemy. Kolejny ziomek. Au, au, serio. Super wyszło. Jeszcze chyba żyje, serio. O tak, mocarz. A temu coś wypadło. Fiolka z krwią tylko. A ten? Fiolka z krwią, no dobra. Używam dużo też tych fiolek, więc cieszę się, że dają mi z powrotem. Sprawdźmy, czy tutaj coś jest, czy tutaj nic nie ma. Da, to chyba muszę zejść na dół, bo tu już raczej nic, tak mi się wydaje, że nie ma. To zejdźmy na dół, tylko się rozejrzymy i to by było na tyle na razie pozytywnie. Niestety, niestety. Czy da się tutaj? Da się zjeżdżać, ładnie. O, fuck, co to? Dupne szczury, jak zwykle. Dobrze, słabe. A, serio? Serio? Co to miało być teraz? Lecz się szybciej. Nóż do rzucania, super. Widzę, że trafiłem w coś w rodzaju ścieków z Dark Souls'a jedynki. Szczerze mówiąc, nigdy nie lubiłem tego miejsca przez te ohydne bazyliszki. Jak pierwszy raz grałem Dark Souls'a jedynkę, jeśli kojarzycie, tam były takie ścieki śmieszne, kanały i tak dalej. Wow! Kurwa, podsumował mnie gościu. Jaki przegląd. Tam były ścieki i jak spadłem w dół niechcąco, tam były bazyliszki. Bazyliszki były przekoksane po prostu. Znaczy, no, słabe były, jeden z najsłabszych. Ale były straszne za pierwszym razem, te ich oczęta takie, nie wiem, czy kojarzycie. No, w każdym razie pozytywni. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Mimo tego, że już zaczynam ginąć i pewnie będę ginął jeszcze tysiące razy w tej serii, więc przygotujcie się na to emocjonalnie, ja się już staram przygotować. I znowu tutaj. Zajebiście. Genialna gra, 10 na 10. Trzymajcie się. Violent schizophrenia.